zniszczą. To miejsce będzie śmieszną maszyną wojenną. Polewam na to. Uwaga, to piorunę. Zasila generator helisowy. Jeśli go włączymy, wejdziemy do środka. Generatorze helisowy! Nadchodzę! Nie wolno w tej stronie! Mapa wymiaru. Musimy się skupić. Przepraszam. Zabolało. No to żegnam. Na krańcu tego piętra jest korba, która uruchomi generator. Ale jeszcze ma jej za mało. Musimy dotrzeć na dach. Jak śmiesz uciekać przed imperatorem? Masz się pokłonić imperatorowi, a potem zniknąć. Chcemy tylko mnicha. Wyświetlasz na nas. Eliminowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości nie jest okej! Są wolne, odchodzą cię mnisi! Są tacy mniszaści! Przypali butelką! Nie wejdziemy, zanim nie zasilimy generatora. Zaczyna znikać. Tak! Archiwa są otwarte. Chodźmy do środka. Dobrze. Mapa wymiarów jest bezpieczna. Wszędzie bym poznał to pismo. Lombaxy. One to zbudowały. Mój tata był strażnikiem wymiaromatu. Znaczy się tego pierwszego. Robił wszystko, by nie dostał się w niewłaściwe ręce. Wybacz, tato. Brakuje ci ich? Lombaxów? Trudno tęsknić za kimś, kogo się nie spotkało. Ale tak. Chyba tak. Rozumiem.
Może kiedyś ich znajdziesz. Najpierw zobaczymy, czy da się w ogóle zbudować wymiaromat. Da się? Tak. Ale tylko w kuźni, która znajduje się na stacji Kedaro. Najlepiej strzeżonej stacji w galaktyce. W takim razie ruszajmy, KT-74... Ratchet? Chyba Kit. Brzmi lepiej. A więc Kit. Nie! Uciekajmy! Musimy bronić archiwów! Nie ma czasu! Było miło, Ratchet. Mówiłam. Kiepska ze mnie partnerka. Pewnie. Przestraszyłem się, ale to było niesamowite. Nie zrozumiałeś. Stanowię zagrożenie. Chroniłam Imperatora. Dawniej byłam tylko jego bronią. Pewnego razu natrafiłam na buntowniczkę. Próbowałam ją zatrzymać. Wiem tylko, jak zadawać ból. Jestem tu, żeby nikogo nie skrzywdzić. Dlatego nie mogę z tobą pójść. Ale ta misja nam się udała, co? Tak. Udała się. I jeżeli dobrze pamiętam, umówiliśmy się, że jeśli nic nie pójdzie nie tak... Mam z tobą zostać? Jesteś naprawdę dziwny. Nie ty pierwsza mi to mówisz. Stoi? Może tym razem? Tak, zgadzam się. Dzięki, Ratchet. Pomogłeś nam. Nie ma za co. A teraz stacja Kedaro. Ja mi przynieśli. Tarcze są tak niedoceniane! Tarcze są nudne! To jedna z wielkich życiowych prawd! Ale wyobraź sobie tarczę, która kieruje pociski do wroga! Piękne, co? Poznaj odpieracz próżniowy! Naciśnij spust ognia do połowy, żeby się osłonić! Wciśnij go do końca, żeby strzelać na niewielki dystans serią z dużym rozrzutem! Kupuj, póki możesz, słonko!
Cieszę się, że mogłam pomóc. Wyruszasz w podróż? Wiem! To wspaniale! Życzę wam szczęścia i powodzenia! Rivet Clank, kwarc fazowy jest wasz! Na Sargasso mówiłeś, że dałeś Ratchetowi wymiaromat, żeby mógł znaleźć inne lombaksy. Nie myślałam, że spotkam lombaksa, ani że znajdę dom, jeśli mogę go tak nazwać. Myślisz, że może się udać? Nie. Nie? Nie! Nie jestem pewny. Dobrze. Zdaje się, że Blizon zgromadził energię międzywymiarowych szczelin. Wow! Kolejny wymiar. To twój Blizar? Nie, ale znajdziemy tu kwarc fazowy. Poszukajmy górników. Uruchamianie blokady. Blokada obiektu. Oj, to nie wróży dobrze. Najpierw zajmijmy się toksycznymi krabami. Co to było? Aktywność sejsmiczna, być może wywołana przez kruszące się bariery między wymiarami. Obawiałam się, że to powiesz. Aktywacja blokady ochronnej. Musimy się znaleźć po drugiej stronie tego okna i zdjąć blokadę. Znowu coś z wymiarami? Wybacz, sekundę. Kochanie? Znowu coś z wymiarami? Tak, niestabilność się pogłębi. Mało mi już odebrałeś. Zasmarkany wszechświecie. Bez pracy. Kwarcu fazowego. Bez planety. Czego jeszcze chcesz? Rozumu? Masz! Weź go! Posłuchaj, istnieje wymiar, w którym Blizar wcale nie ucierpiał. Nie ucierpiał? Jak to? No tak! Przez Blizon! Jeśli planeta jeszcze istnieje! Kto to był? Wiesz, o czym ona mówiła? Pewnie przeżyła to, co się tu wcześniej wydarzyło. Dobra, potrzebujemy kolejnego kryształu. Żołnierze Nefariusa. Musimy ich ominąć i dostać się do nietkniętego wymiaru. Będziemy kwarc fazowy. Trzeba pogadać z górnikiem lub inżynierem w nietkniętym wymiarze. Nadaje dla każdego na otwartym kanale.
pomyślimy o tym, kiedy... Obszar jest obecnie zamknięty. Proszę opuścić. Rybkowego dnia. Może da się zresetować zamek. Aktywność sejsmiczna zniszczyła most. No to lecimy naokoło. Nieważne! Bracie obokrzyce! Więcej oprysków? Bardziej elitarnie! Poważnie? Twarde, ale nie dorastają nam do pięt. Dzięki za pomoc. Nie przywykłam do niej. Musimy jakoś wydobyć kwarc fazowy. Może wielkim wiertłem. Znajdźmy kogoś, kto nam je wskaże. Ha! A, to jest ośrodek górniczy. Może ktoś tutaj wskaże nam drogę do wiertła. Stacja badawcza głównego inżyniera powinna być niedaleko. Jesteś kopalnią ciekawostek, co? Istotnie. Przykładowo, przeciętny górnik spędza 72% życia pod ziemią. Serio? Nie, ale nie chcę zużyć wszystkich ciekawostek. Ci osobnicy wydają się równie zagubieni jak my. Trzęsienia, blokady, międzywymiarowe szczeliny. Nie dziwię im się, ale musimy zdobyć wiertło. Pośpieszmy się! Cokolwiek wydarzyło się u mnie, może powtórzyć się tutaj. O, hej! Przepraszam! Idziesz w tamtą stronę? Możesz się rozejrzeć za Tulio, szefową kuchni? Miała przynieść składniki godzinę temu. Może coś się stało? Jasne! Będę się rozglądać. Dziękuję. Górnicy mają dziś ciężki dzień i chcemy im przygotować coś naprawdę dobrego. O ile Tulio w końcu wróci. Gdzie ona jest? Nie mogę dłużej grać na zwłokę.